Jajeczniczka na śniadanie. Jajeczniczka na śniadanie i jedziemy w trasę, bo zaczęliśmy wakacje. A zaraz wam powiemy więcej, gdzie jedziemy. Dzień dobry. Witam się z wami znowu, tylko tym razem już z samochodu. Dzisiaj zaczynają się nasze wakacje. A tak naprawdę zaczyna się wyjazd w góry. Jedziemy do Zakopanego na wierchowe spotkania, o których wam opowiem troszkę więcej za jakiś czas. Teraz jedziemy, przed nami 5 godzin drogi, ale nie możemy się doczekać, bo jest tam naprawdę, naprawdę super. Także tak, u nas jest pogoda przepiękna, jest gorąco, słońce i bardzo ładnie jest. Niestety tak prognozy nie są zbyt optymistyczne na ten najbliższy weekend, jeśli chodzi o góry, ale to nic. Góry są piękne, nawet jak pada, jest zimno. Ja kocham góry nad życie. Także jedziemy i odezwę się do was za jakiś czas z trasy. No dobra, to już idziemy, jesteśmy jeszcze dalej, ale chciałam wam teraz powiedzieć parę słów właśnie o miejscu, do którego jedziemy. Wiecie już, że jedziemy do Zakopanego na wierchowe spotkanie. Pod tym filmem podziękuję wam. Dam wam link do filmu z zeszłego roku. To też byliśmy, o Boże, wybaczcie, ale jest straszne dziury. Jesteśmy na autostradzie? To jest autostrada? Czy to nie jest autostrada? Trasa szybkiego ruchu. Tak jest. Taka stara, gdzie jedziemy do Krakowa i ona jest bardzo dziurawa. Także tak. Jedziemy na wierchowe spotkania, które są organizowane przez Fundację Bogusi Andrzeja Branż Taterów Pro Artis. Jedziemy do Zakopanego. Będziemy się przygotowywać przez tydzień. Śpiewać po góralsku i nie tylko. A po tym tygodniu, najbliższy weekend, będziemy śpiewać na dwóch koncertach. Pierwszy koncert to będzie pod batutą Adama Sztaby, a drugi koncert góralski będzie prowadził Łukasz Sztaba. Także będzie dużo wrażeń, dużo fajnych ludzi, dużo super muzyki, no i oczywiście góry, tak, no to tutaj dużo mówić. Góry są wyjątkowe. I przy okazji taka przerwa od pracy chociażby. Także będzie wspaniale, będziemy się starać wam pokazać jak najwięcej. Uchwycić klimat. Mam nadzieję, że pogoda nam będzie sprzyjać pomimo tych przykrych prognoz, które są. Bo chcielibyśmy bardzo zobaczyć trochę widoczków i góry. No, ale myślę, że będzie fajnie, póki co jedziemy. Niestety no, dość długo będziemy jechać, ale już jak tylko tam będziemy na miejscu, to będziemy się odzywać. Chciałbyś się przywitać może? Cześć. Się witam kolejny raz. A mogę wam coś jeszcze powiedzieć na temat moich nowych włosów, bo pewnie widać. Wczoraj byłam fryzjera i zrobiłam sobie na próbę truskawkowy blond. Na razie tylko szamponetką, także zejdzie, ale jak dla mnie jest fajnie. Także tak, dobrze, to jedziemy i odzywam się potem. Długo, ale już widać koniec. Już 20 minut zostało, nie? Tak. Jakoś przeżyjemy. Mhm. Już jesteśmy prawie przy pięknych góralskich widokach, tylko na razie stoimy w korku. Tak? Korek. Google pokazuje plus 15 minut. Panie, jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy. Jesteśmy w pięknym, pięknym hotelu. Mamy cudne widoki i się tak zachwycamy. Super świeżym powietrzem, tym jak tutaj jest cicho i pokojnie. Że mieliśmy dzisiaj gdzieś iść, trochę pochodzić po grupówkach, spotkać się z kimś, ale chyba odpadamy dzisiaj, nie mamy siły, bo ta podróż nas trochę wykończyła. Ale tak czy siak jest super pięknie i no jutro, od jutra zaczynamy pracowity dzień. A dzisiaj chyba jeszcze się zrelaksujemy tutaj na miejscu i pokażę wam zaraz, jak to jest ładnie.
próbach pierwszych. Przyszliśmy sobie na spacer, bo jest bardzo ładna pogoda i nas tak straszyła prognoza, że ma być zimno dzisiaj i fatalnie, ale jest bardzo ładnie i cieplutko. I sobie przyszliśmy pod skocznie, żeby oddychać i popatrzeć na piękne widoki. Potem mamy o 16 próbę, więc będziemy wracać. No a na razie to po prostu wstrzymane, jak jest ładnie. Przyszliśmy na nasze stare śmieci, bo tutaj żeśmy kiedyś jechali na skocznie. Na górę, nie? Tak. Na tą. Cześć kochani, obiecałam sobie, że tym razem jak będziemy w górach, to tego vloga nagram takiego, wiecie, takiego bogatego i takiego super, a niestety okazuje się, że jak jest dużo zajęć i mało czasu, to nie jest to takie łatwe. Ale pomyślałam, że teraz chociaż wam coś dogram, bo pewnie przed chwilą widzieliście sporo fragmentów z naszych prób. Dużo trenujemy, jesteśmy w połowie tygodnia, a w weekend mamy dwa duże koncerty, które będą super, to na pewno. A ja co? A teraz sobie odpoczywam chwilę w pokoju, bo pogoda niestety nam nie dopisuje, pada deszcz i za bardzo, no, nawet nie ma gdzie pójść, bo no, jest po prostu, ani nie ma widoków teraz chwilowo.
Ani no nie bardzo, no po prostu pada deszcz, także relaks jest w pokoju, a za chwilę idziemy sobie popływać, idziemy na basen. Także myślę, że tam poczniemy. Dzisiaj jest dzień koncertu, już tydzień praktycznie przeleciał w momencie. Dzisiaj jest sobota, pierwszy koncert dzisiaj będzie o godzinie 20. Także tak, jesteśmy po śniadaniu, za chwilę zaczynamy próbę już taką generalną. I mam nadzieję, że będzie pięknie. U nas trochę atrakcji oczywiście, jak nie może być inaczej. Także tutaj różne infekcje, przeziębienia, kaszle, grypo, gorączki się pojawiają. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I co? Jeszcze chciałam powiedzieć na to. Dzisiaj mamy cały dzień prób. Wieczorem śpiewamy, a jutro jest drugi koncert. Tylko z piosenkami góralskimi. Też od godziny 20 w Nosalowym Dworze w Zakopanem. I też od rana prawdopodobnie będziemy mieć próby. Także mam nadzieję, że kondycyjnie damy radę. I koncert będzie piękny. I Bartek będzie zdrowy. Dobra, to tyle chciałam chyba powiedzieć. To pokażemy Wam jeszcze z prób, co tam się dzieje.